Znane są już wstępne projekty do budżetu obywatelskiego. Zakończyło się składanie wniosków do olsztyńskiego ratusza. Mieszkańcy Olsztyna składali projekty inwestycji w swoich osiedlach i dotyczące miasta. Do podziału są 3 300 000 zł, w tym 1 milion na projekty miejskie, a reszta dla olsztyńskich osiedli. Mieszkańcy złożyli 193 wnioski o finansowanie proponowanych przedsięwzięć, 46 na projekty ogólnomiejskie i 147 na projekty osiedlowe. Olsztynianom nie brakowało pomysłów na wykorzystanie miejskiej kasy. Jest sporo wniosków takich jak w zeszłym roku, czyli naprawy czy modernizacje chodników, siłownie plenerowe, ale też jest sporo nowych pomysłów, nowych wniosków, budowa na przykład toru do gry w kapsle, czy też fontanna w Parku Kusocińskiego. Olsztyn powoli staje się, można powiedzieć, parkowym miastem. 19 lipca oficjalnie zostanie oddany do użytku kolejny park, który nazwano Parkiem Centralnym, a który już teraz ma swoich stałych bywalców. Tymczasem sporo wniosków do budżetu obywatelskiego dotyczyło właśnie rewitalizacji olsztyńskich parków. Jeden z projektów ogólnomiejskich zakłada m.in. powstanie w Parku Kusocińskiego podświetlanej fontanny z muzyką. Ten pomysł zainteresował spacerowiczów. Czy powstanie tutaj fontanny podświetlonej z dźwiękiem to dobry pomysł? Nie słyszałem wcześniej o tym i nie wiem też, jaki to budżet miałoby pochłonąć. Aczkolwiek wydaje mi się, że to może być dość sympatyczne, interesujące wizualnie przynajmniej. Może i dobry, dla dzieci szczególnie. Będzie to zabawne przede wszystkim, myślę. Myślę, że tak. Dobrze. Tak? A dlaczego? No, sama przyjemność. No, ja byłam w takich miejscach, gdzie są podświetlone fontanny. No, masa ludzi jest, fajnie. Wszystko używam, by mi się podobało, to o czym pani mówi. Tym bardziej, że w wielu, wielu miastach, powiedzmy, to już jest, zdaję egzamin, zadowolenie jest mieszkańców, także na pewno. No, jasne, dlaczego nie? Pewnie, zawsze to jakaś atrakcja. Mieszkańcy osiedla Pojezierza wyszli jeszcze z innym pomysłem uatrakcyjnienia Parku Kusocińskiego. Chcą tam zbudować muszlę koncertową. Ten pomysł także zyskał uznanie olsztynian. A ma też powstać tutaj muszla koncertowa. Czy to też dobry pomysł? Też dobry. Wyjeżdżałam często do sanatoriów, tam widziałam. I to mi się podobało. Myślę, że tak, że brakuje tego czegoś takiego w Olsztynie. Oczywiście, proszę pani, wszystko jest dobre, jeżeli jest muzyka, jeżeli powiedzmy jest słuchacz, to polecam. No, tylko żeby miał kto koncertować. Żeby koncerty były fajne, ciekawe, to uważam, że tak, pewnie. Dlaczego nie? Wszystko, co nowe, jest jakąś tam atrakcją. Są i propozycje, które nie wszystkim się podobają. Na przykład postawienie rzeźby olsztyńskiego kormorana autorstwa Balbiny Świtycz-Widackiej. Ten osiedlowy projekt zakłada postawienie kormorana na wysepce po środku stawu przy ulicy Wojska Polskiego. Zdania są podzielone. Stawiajcie. Nie przeszkadza mi tu kormoran na wysepce, absolutnie. Proszę bardzo, na tej zarośniętej? No. I jeszcze ten stawek trzeba trochę wyczyścić, co? Przy okazji z tego zielska. Nie mam nic przeciwko kormoranom. Nie kojarzą, byle nie jakieś kaczki. Kormoran jak najbardziej. Kaczek proszę nie stawiać. No to byłoby ładnie. Dlaczego nie? Tak, proszę, to postawić. Przychodzimy i tego, no to by było ładnie, jak jest. Chyba nie? Zgadzamy się. Może stać. Się zdaje, że już jedna wysepka jest, kaczki żywe. Zakładają gniazda, inne ptaki. Może by się bały takiego wielkoluda. Także może niepotrzebny on jest, ten kormoran. Bardzo ładnie by wyglądało. Żeby tam na tej wysepce postawić tego takiego ptaka kormorana. Ładnie by wyglądało. No może ładnie, ale czy my nie za dużo pieniędzy wydajemy na te wszystkie takie ozdóbki i tak dalej. A tak ludzie w takiej nędzy, może, no, można powiedzieć, żyją, wie pani. Ja sama mam 84 lata, to wie pani, to dla mnie nie jest w tej chwili obce. A z drugiej strony strasznie się dużo tych pomników stawia, tych ozdóbek. Pięknie jak tutaj kwiatki, tutaj kwitną, widzę, wie pani, zadbane. Takie są, bo ja wiem, nie mam zdania na ten temat więcej. Jest taka wysepka na środku, a teraz tej wysepki. Taki domek z łabędziem był, tak, to dawno już. Tak, bardzo, bardzo się cieszymy jak będzie, tylko ptak może być. Co postawić? Rzeźbę kormorana. A po co to?
A po co kormoran? Przecież tu nigdy kormoranów nie było, tylko łabędzie były zawsze całe. Całe, jak pamiętam, za PRL-u to ładny domek stał właśnie tam na tej wyspie i łabędzi tu było 10 sztuk. A teraz, proszę pani, a po drugie niech pani zobaczy, toż to bagno jest, to nie staw. To wstyd i hańba, że to w centrum miasta takie coś bzdura może być. No może by się przydała, no nie wiem, ale to jest dla tych ptaków, nie? To, no to oni tam się lęgi mają i tak dalej, ale czy potrzebna by była ta rzeźba, no to nie wiem, nie wiem. Potrzebę realizacji złożonych wniosków oceniać będzie zespół koordynujący, składający się między innymi z przedstawicieli prezydenta miasta oraz wybranych losowo radnych i reprezentantów osiedli. Ich decyzje znane będą po wakacjach. We wrześniu odbędzie się głosowanie nad projektami, a sfinansowane będą te, które uzyskają największe poparcie mieszkańców.